Cześć, ja nazywam się Zygmunt. Dziś pokażę, jak wygląda lekcja zdalna po wprowadzonych zmianach w Microsoft Teams. Jak jesteście ciekawi, to zaczynajmy. Jesteśmy w aplikacji. Upewnijmy się, czy mamy pełną funkcjonalność. Najważniejsza rzecz to musimy używać aplikacji, bo przez przeglądarkę nie mamy wszystkiego. Dodatkowo, po kliknięciu w swoją ikonę, klikamy w ustawienia i patrzymy, czy mamy zaznaczony przedostatni fistaszek, otwieranie w oddzielnych oknach. Jeżeli nie, to zaznaczamy. Poza tym musimy ponownie uruchomić aplikację, zamykając ją również z paska w tym miejscu. Najszybciej lekcję możemy rozpocząć na kanale ogólnym w naszym zespole. Tu jest nasz czat grupowy. W tym miejscu możemy rozpocząć konwersację. Jeżeli mamy przygotowane zadanie w pliku, to mogę tu je załączyć. W zależności skąd chcę ten plik pobrać, mam do dyspozycji zasoby w Teamsach, na przykład w innych grupach. Mogę też załadować plik z OneDrive. Ja wybiorę z komputera. Tu wyszukuję plik i wybieram. Zapisywane jest to w plikach tu u góry. Jeżeli mam tu katalogi, to będę musiał wybrać, gdzie chcę to zapisać. Jeżeli byłem tu chociaż raz, to domyślnie się stworzy katalog materiały z zajęć. Z tego katalogu uczniowie nie mogą kasować ani nic zmieniać. W innych miejscach tak. Więc ja go wybieram i klikam. Przekaż plik. Link do tego pliku też się pojawi w naszej konwersacji. W tym miejscu możemy coś napisać. Przez wpisanie małpy możemy wprowadzić zmiankę. Na przykład wywołać konkretne osoby. Enterem zatwierdzamy. Tak możemy na przykład wysłać kartę pracy, którą mają nam uczniowie wykonać. Dedykowany moduł zadań jest w osobnej zakładce, ale ją i pozostałe omawiam w innych filmach. Link do wszystkich jest w opisie. Przejdźmy do naszego spotkania online. Możemy zrobić to w prawym górnym rogu, klikając w tą ikonę. Rozpocznij spotkanie teraz. Ale my najpierw zaplanujemy takie spotkanie. Zaplanuj spotkanie jest to skrót do naszego kalendarza, który mamy z lewej strony. Tu widzimy wszystkie nasze spotkania. Klikając nowe spotkanie, jest to samo, co w poprzednim miejscu zaplanuj spotkanie. Wpisujemy nasz tytuł spotkania. Tu wybieramy datę i godzinę. Tu wybieramy, jak często ma się powtarzać. Powyżej możemy dodawać uczestników pojedynczo, ale szybciej jest w tym miejscu dodać cały zespół. Musimy tu wybrać konkretny kanał. Tu możemy dodać lokalizację, a poniżej wypisać szczegóły. Jak już mamy wszystko, klikamy wyślij. Nasze spotkanie pojawiło się u nas w kalendarzu, ale też u wszystkich zespołu. Klikając jeszcze raz w nie, możemy je edytować, ale też pojawi nam się zakładka opcje spotkania. Klikając w nie, zostaniemy przekierowani do strony. Jeżeli mamy nie do końca zdyscyplinowanych słuchaczy i nie chcemy, na przykład, żeby wyłączyli nam mikrofon lub nas wyrzucili, żeby zapobiec temu, klikamy tutaj, że prezentuję tylko ja. Za chwilę pokażę też, jak to zrobić w szybkim spotkaniu nieplanowanym w kalendarzu. Wracamy do aplikacji, do naszego zespołu. Informacja o spotkaniu pojawiła się na kanale ogólnym i wszyscy ją widzą. Ja, jako organizator, klikając w nie, mogę ją jeszcze edytować. Inni mogą już tylko dołączyć. Kliknę dołącz. Pojawi się nam takie okno. Wróćmy teraz, jak to zrobić innym sposobem. Zamiast planować to wszystko, to po prostu klikamy rozpocznij spotkanie teraz. Pojawia nam się takie samo okno, tylko że tu możemy wpisać nazwę spotkania. Tu mamy ustawienia. W tym miejscu ustawiamy głośniki, a tu mikrofon. Ja mam kilka, więc wybieram ten. Tu jeszcze kamera, którą najczęściej macie jedną. W tym miejscu wybieramy, czy mikrofon ma być włączony, czy nie. Podobnie jest z kamerą. Jak już mamy ustawione wszystko, klikamy dołącz teraz. Po zmianach menu mamy u góry po prawej. Jeżeli wy macie po środku na dole, to musicie włączyć to, co pokazywałem na początku filmu. Jeżeli widzimy, że ktoś się spóźnia, to możemy go poprosić o dołączenie. Dostanie wtedy komunikat o tej prośbie. Jak jesteśmy w tym miejscu, to tu mamy trzy opcje pod kropkami. Zarządzaj uprawnieniami,
Przekierowuje nas do opcji spotkania. To, co pokazywałem wcześniej, żebym tylko ja prezentował. Wtedy inni są tylko uczestnikami. Ta opcja pozwala mi ustawić, że jeżeli wyciszę ich, to nie będą mogli sami wyłączyć wyciszenia. Tu pobieramy listę obecności. Generuje to do pliku CSV. Widzimy, kto kiedy wszedł i wyszedł. Ale pamiętajmy, że widzimy to od momentu, kiedy my jesteśmy na spotkaniu. Jak na chwilę wyjdziemy i wrócimy, to widzimy to znowu od powrotu, a nie samego początku. W tym miejscu mam dodatkowe opcje. Co mogę zrobić? Mogę wyciszyć, mogę dać mu uprawnienia osoby prowadzącej. Mogę też przypiąć. Zawsze wtedy ta osoba będzie widoczna i będę mógł ją obserwować. Lub umieścić ją w centrum uwagi, żeby wszyscy ją widzieli. Mogę też usunąć ze spotkania. Następna zakładka to nasza konwersacja, czyli czat spotkania. Mogę tu pisać, załączyć pliki i wstawić inne rzeczy. Czat spotkania jest również dostępny po zakończeniu tego spotkania. Następna ikona oznacza podniesienie ręki. Kliknięcie jej jest sygnalizowane w pierwszej ikonce. Wtedy widzimy, że ktoś chce zabrać głos. Kliknięcie trzech kropek w tym miejscu rozwija dodatkowe opcje. Ustawienia urządzenia to co już raz pokazywałem. Następna to notatki ze spotkania. Możemy je też robić po spotkaniu. W szczegółach spotkania możemy skopiować link z spotkania i go komuś wysłać, żeby mógł dołączyć. W tym miejscu mamy opcję wyświetlania użytkowników. Ja nie mam zbyt wielu, więc mam opcję tylko pierwszą. Pozwala ona do 9 osób widzieć jednocześnie. Druga pozwala nam widzieć 49 osób. Tryb razem wycina osoby i umieszcza je na krzesłach w auli. Fajnie to wygląda, ale nie mam jak tego pokazać. Jeżeli kliknę Focus, to wyświetla mi się tylko zawartość udostępniania, czyli nie wyświetlają mi się osoby. Opcja Efekt tła wycina naszą postać i jako tło umieszcza obrazek, który możemy sobie wybrać klikając Podgląd lub od razu klikając Zastosuj. Kolejną fajną opcją jest możliwość nagrywania naszego spotkania. Najpierw klikamy Rozpocznij nagrywanie. Wszyscy są wtedy na pasku o tym poinformowani, że coś takiego ma miejsce. Jak już chcemy zakończyć, klikamy ponownie w te same miejsce Zatrzymaj nagrywanie. Jeszcze raz potwierdzamy. Nagranie pojawiło się na kanale ogólnym naszego zespołu. Można je sobie pobrać do 20 dni. Wróćmy do naszego spotkania. Jeżeli mamy słabe łącze, możemy wyłączyć przychodzące wideo w tym miejscu. Przejdźmy teraz do najważniejszej opcji, jaką jest udostępnianie zawartości. Po kliknięciu w ikonę widzimy dodatkowe menu. Górny suwak oznacza włączenie, np. dźwięku systemowego. Jest to np. dźwięk z filmu lub YouTube'a, który udostępniamy. Możemy udostępniać okna, które mamy otwarte. Wtedy pozostali będą widzieli tylko tą jedną rzecz. Możemy też przeglądać naszą zawartość, którą chcemy udostępnić z komputera, na przykład prezentację. Inni przedmiotowcy, na przykład matematycy, będą udostępniali whiteboard. Decydujemy, czy tylko ja, czy wszyscy będą mogli pisać. Fajna opcja, bo wtedy wszyscy i to jednocześnie mogą pisać na tablicy. Tu wybieramy kolor pisaka, jakim chcemy pisać. Pierwsza opcja pozwala nam przesuwać zawartość. Gumka z kolei kasuje zawartość. Możemy wstawić pole tekstowe lub przypiąć karteczki. W opcjach możemy to eksportować do pliku. Zatrzymajmy prezentowanie. Najbardziej popularne jest prezentowanie pulpitu, czyli inni widzą wszystko to, co wyświetlamy na swoim ekranie. Po pojechaniu do góry możemy przekazać kontrolę i wtedy inni będą mogli robić coś na naszym komputerze. W tym miejscu możemy też zatrzymać prezentowanie, jeżeli chcemy, żeby inni stracili dostęp. Pokażmy jeszcze udostępnienie prezentacji. Najlepiej mieć ją otwartą na pasku, ale jak nie mamy, to możemy otworzyć przeszukując komputer. Uczniowie mają na ekranie naszą prezentację. W prezentacji możemy przewijać sami slajdy, ale uczniowie mogą sobie też to robić sami. Żeby nie mogli, klikamy Zablokuj. Zatrzymujemy prezentowanie. Na koniec mamy dwie możliwości wyjścia ze spotkania. Albo opuszczamy sami i inni zostają,
ale wielu nauczycieli robi, że kończy spotkanie, żeby nikt na nim nie został po naszym opuszczeniu, żeby w ten sposób się zabezpieczyć przed wygłupami uczniów i pretensjami rodziców. W tym filmie to już wszystko. Zapraszam do moich pozostałych filmów, link do nich w opisie. Jeżeli nie chcesz przegapić następnych, to koniecznie zasubskrybuj kanał. A jak film się przydał, to daj łapkę w górę. Do zobaczenia, cześć!